Katarzyna Skrzynecka, 49L. Podzieliła się z fanami swoimi spostrzeżeniami. Udzieliła też kilku porad. Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę stylu życia milionów ludzi na całym świecie. Rządy wielu państw zamykają granice. Zakazują lotów i zalecają domową kwarantannę. Finansowe skutki zaczynają odczuwać. Przedsiębiorcy i artyści, którzy z dnia na dzień stracili możliwość zarobkowania. Katarzyna Skrzynecka na swoim Instagramie także martwi się o swoją przyszłość. Postanowiła jednak dodać otuchy ludziom. Opisała, jak teraz wygląda jej dzień. Zdradziła też, co sama robi, by nie zarazić się wirusem. Krótki spacer z psem jeśli trzeba to autem. By dotrzeć na kawałek odosobnionej zieleni na otwartym, czy tym powietrzu z dala od kogokolwiek, bez żadnych osób wokół. Pies musi wychodzić. Harzy zostajemy w domu, nie wychodzimy do szkoły ani do pracy, nie odwiedzamy żadnych miejsc, w których jest więcej ludzi w bliskiej odległości, nawet większych sklepów spożywczych. Konieczne zakupy żywnościowe robiąc, w miarę możliwości w mniejszych kioskach slash straganikach na otwartym powietrzu. Nie spotykamy się ze znajomymi. Nie jeździmy komunikacją miejską. Pomagamy seniorom w rodzinie z zakupami aby nie wychodzili, jeśli nie muszą. Zapasy w zamrażarce na około dwa tygodnie. Uczymy się codziennie w domu z lekcji zadawanych przez nauczycieli Mailem. Taki czas nie ma innej drogi niż rozsądna społeczna odpowiedzialność Ryk. Poucza Katarzyna. Reklama później skrzynecka zamieściła zdjęcie z domu, opisała jak spędzają czas z rodziną. W tym kryzysowym czasie trzeba się też ratować szukaniem dobrych stron domowej, izolacji, które warto całym sercem docenić. Inne tempo życia, miejsce na refleksję. Rozmawiamy. Czytamy sobie, gramy w edukacyjne i rodzinne gry, wyżywamy się na domowych porządkach i remanentach, na które zazwyczaj brak czasu, dzwonimy jak u Was, do przyjaciół i rodziny. Oglądamy rodzinnie zaległe filmy, gadamy, 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 jesteśmy ze sobą i dla siebie, całym sensem istnienia i miłości w rodzinie, pomimo że jak tysiące ludzi z różnych branż, pocieszamy się w cieniu, przerażającej rzeczywistości zamkniętych na dłużej miejsc pracy i perspektywy braku możliwości wykonywania naszej codziennej pracy zawodowej i zarobienia na życie. Nigdy nie brakowało nam pokory i odpowiedzialności. Ten czasem bardziej ją weryfikuje. pisow. oryk. pisze.